Noc świętojańska, a właściwie Noc Kupały, to jedno z głównych świąt ludowych Słowian Wschodnich, które zbiegało się z chrześcijańskim świętem narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Nad zalewem w miejscowości Serafin w gminie Łyse po 4 latach przerwy odbył się festyn z puszczaniem wianków nawiązujący do słowiańskiego obrzędu Nocy Świętojańskiej. Cieszę się i dziękuję kołu, że taka uroczystość tutaj w naszej gminie powstaje. Jest ona uroczystością cykliczną. Pozwala oderwać się rolnikom, ludziom od ciężkiej codziennej pracy i wspólnie będziemy dzisiaj w tę noc świętojańską się bawić. W programie imprezy znalazły się występy artystyczne, po których uczestnicy puszczali wianki na wodę zalewu w Serafinie. Na piknik przygotowano też darmowy poczęstunek. Mi się bardzo tutaj podoba, tutaj jest dobre jedzenie. Głównym organizatorem tego wydarzenia było koło gospodyń wiejskich w Serafinie. O, dziś mamy najkrótszą noc, najpiękniejszą noc, wesołą noc. Szczęśliwa jestem bardzo, że mam tyle gości we wsi Serafin. Czego więcej brakuje? W imprezie wzięły udział koła gospodyń wiejskich z sąsiednich miejscowości, ale również z dalszych zakątków powiatu. Jesteśmy w pięknym miejscu, w Serafinie, nad pięknym jeziorem, gdzie pływają łabędzie, chociaż schowały się, dzisiaj ich nie widać. Może się nas przestraszyły. No i chcemy w gronie kół gospodyń wiejskich, naszych ukochanych kół gospodyń wiejskich, spędzić tą noc świętojańską. Chcemy również podtrzymać tradycje, te ludowe, wrócić z powrotem na łono natury, naszej ukochanej natury. Najpopularniejszym zwyczajem Nocy Kupały jest puszczanie wianków na wodę. Wróżba ta przeznaczona jest dla panien i kawalerów, którzy czekają na wielką miłość. Wianek powinno się wrzucać do rzeki, aby wraz z prądem odpłynęły stare uczucia do byłych partnerów. Noc świętojańska kojarzy nam się przeważnie z puszczaniem wianuszków na wodę. No to jest taka tradycja już od bardzo dawien. No, z imieniny Jana. Wspólnie z kołem gospodyń wiejskich w Serafinie organizatorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych, Gmina Łyse, Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Sołtys Wsi Serafin.